Pracowity wieczór miała we wtorek suwalska drogówka. Zagęszczenie ruchu w mieście i jego okolicy znacząco zwiększa ryzyko kolizji i wypadków. Jednemu z pewnością udało się zapobiec. W ręce policjantów wpadł kierowca ciężarówki jadącej ulicą Pułaskiego. Ku zdumieniu funkcjonariuszy 46-letni suwałczanin miał w organizmie 3 promile alkoholu. Nieco wcześniej, tuż po 16 w Jasionowie, doszło do kolizji samochodu osobowego z łosiem. Zdezorientowane zwierzę wyszło na tę, nie wiedzieć czemu, nie zabezpieczoną przed zwierzyną obleganą trasę i nie dało kierowcy osobówki żadnych szans na ominięcie. Kierujący samochodem wyszedł z kolizji bez obrażeń, ale łoś został poważnie ranny. Zestresowane zwierzę dość długo leżało na jezdni. Kierowcy do czasu przyjazdu służb sami zorganizowali na trasie ruch wahadłowy, ostrożnie omijając rannego łosia. Niestety, gdy na miejsce przyjechał zawiadomiony zgodnie z procedurą łowczy, zwierzę było już martwe.